Przystępujemy teraz do punktu 12 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030. Bardzo proszę pana skarbnika o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Proponowane przez zarząd zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2030 wynikają z uchwały podjętej przez państwa radnych, jeśli chodzi o zmiany w budżecie, no i wynikają ze zmian, jeśli chodzi o przedsięwzięcia. O przedsięwzięcia to mówimy o tych dwóch przedsięwzięciach, a mianowicie o budowie północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej numer 3205, gdzie jest ta propozycja dołożenia 60 tysięcy złotych do tej firmy, która przeprowadzi nam całą procedurę przetargową i będzie też nadzorowała to zadanie. Więc tutaj mamy te 60 tysięcy do tych 90 tysięcy i przypomnę, na ten moment będzie to już przedsięwzięcie, którego początek miał miejsce w 2019 roku, a finał będzie w 2026. Także tak to wygląda i tak na ten moment będziemy mieli to zapisane w uchwale. No i drugi temat to jest temat dotyczący poprawę efektywności energetycznej budynku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, gdzie są te dwie zmiany, a mianowicie przesunięcie i wydłużenie zadania na rok 2024 i dołożenie jeszcze w tym roku tych 12 tysięcy na tą dodatkową dokumentację. I tutaj to zadanie na ten moment by się zamykało w kwocie 4 707 800 zł, z czego w 2022 byłoby 85 500, w 2023 2 547 300 zł i w 2024 2 075 000, z czego w tych dwóch latach mamy 4 050 000 z Polskiego Ładu. Także tak wyglądają z kolei, proszę państwa, zmiany, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Dziękuję. Nie widzę. Proszę o odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 17 głosami za.